Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie parkingu strzeżonego, parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę, myjni samochodowej, myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry, wynajmu autobusów, wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego, naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gazeta Zamojska. Powiat z każdej strony. Sport, kultura, ekonomia, polityka, motoryzacja, moda, program telewizyjny, ogłoszenia, konkursy i nagrody. Gazeta Zamojska. Gazeta dla Ciebie. Drugie Zamojskie Targi Mody Ślubnej, 25 marca, Hala Osir. W programie pokazy fryzjerskie i kosmetyczne, zespołów i DJ-ów, jubilerskie, sukni ślubnych, firm fotowideo, agencji weselnych, firm dekoratorskich, domów weselnych, catering. Małgorzata Łysiak, dzień dobry Państwu w moim programie. Dziś na pierwszym planie goszczę osobę bardzo znaną w świecie artystycznym, nie tylko w Zamościu. Jest to absolwent Wydziału Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tworzy w dziedzinie malarstwa i grafiki. Przede wszystkim to dyrektor sławnej w Zamościu BWA Galerii Zamojskiej. Dziś na pierwszym planie goszczę Pana Jerzego Tyburskiego. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówi się, że artysta jest twórcą piękna. Dlaczego wybrał Pan właśnie taką drogę życiową? To zbieg różnych okoliczności. Myślę, że trochę talentu, trochę pracy, a na końcu parę doświadczeń życiowych i myślę, że to się staje w czasie. To nie jest tak, że się staje czymś czy kimś od razu. Tak samo jak można być sławnym piłkarzem czy człowiekiem zajmującym się na przykład książkami. Trening czyni mistrza. Oczywiście. Przed laty tak Pan mówił o sobie, o czym wyczytałam na Pana stronie internetowej. Moja zaleta to cierpliwość, to ciągłe powracanie, wyduszanie z siebie maksimum, bez rozkliwiania się nad tym, że czegoś nie potrafię. I dalej, chciałbym, żeby każdy przejaw życia był wyrażony kolorem. A jak jest dziś? Czym charakteryzuje się malarstwo Jerzego Tyburskiego? No chyba już trochę okrzepło. Nie ma takich gwałtownych zwrotów jak wcześniej, jak w młodzieńczych latach, gdzie to tempo i malowanie było takie ekspresyjne. Teraz już jest więcej spokoju, bardziej jest to praca rytmiczna. Właściwie nic człowiek nie musi. One pojawiają się zupełnie niespodziewanie, zupełnie w sposób niewymuszony te obrazy. Także jest mi z tym dobrze i tworzę, myślę, w takiej swojej indywidualnej poetyce. A przy okazji jestem menadżerem i myślę, że się dobrze realizuję, jeśli chodzi o galerię, jeśli chodzi o zarządzanie tą BWA. No, która jest taką myślę swoistą perełką w sieci tych biur wystaw artystycznych w Polsce. Dialog ze słynnymi mistrzami malarstwa prowadzi Pan już od kilku lat. W Pana dziełach bardzo często pojawiają się motywy gotyckie i średniowieczne. Czy taka poetyka jest Panu bliska? Tak, myślę, że ten dialog był taki ścisły z tymi mistrzami. To był okres, kiedy można powiedzieć, zaangażowałem się w taki dialog właśnie z mistrzami gotyku, renesansu i szukałem tam inspiracji, ale teraz już jest to bardziej swobodne, mniej tych odniesień do mistrzów, do klasycznych mistrzów. Próbuję ciągnąć swój własny klimat, myślę, że to jest
tak jak to mój kiedyś kolega wspomniał, cztery chwyty na fujarkę. Trzeba znaleźć własną udziałkę, własną przestrzeń dla tego, co się robi i już być wiernym temu. Myślę, że to mi się udaje i konsekwentnie rozwijam to w sobie. A jak powstają Pana obrazy? Jak wygląda ten cały proces tworzenia obrazu? Najpierw jest, tak jak to już często powtarzałem i zapisywałem w dziennikach, pierwsze wzruszenie, które powstaje. Jest to jakiś błysk w głowie, który się rodzi, pomysł na obraz. I to w różnych dziwnych okolicznościach się staje. Następnym, i to jest taki impuls, który ma być, otwiera mnie na obraz. To jest taka gra podświadomości. Podświadomość jest decydująca, jeśli chodzi o powstanie obrazu, bo to jest rodzaj wizualizacji. Myśli się i widzi się ten obraz w sobie i cały proces malowania potem to jest dążenie do tej wizji, z którą się człowiek ma zmierzyć i którą gdzieś tam w sobie wymyślił. Następnie jest szkic, szybki szkic, taki nerwowy zapis, podobny do kardiogramu, tak jak bicie serca, taki nerwowy rysuneczek. No i tych rysuneczków już sporo mi się nagromadziło. To jest taki pierwszy impuls, który materializuje obraz. No i po tym szkicu już zabieram się do malowania na dużym obrazie. To jest po prostu, to jest szczodre już oddanie swojej wrażliwości i zmysłów na płótno. A czy jest w Pana myślach może jakiś obraz, który zawsze Pan chciał namalować, ale jednak z jakichś powodów ten obraz jeszcze nie powstał? Taki, o którym Pan myśli już od wielu, wielu lat, ale mimo wszystko jeszcze go nie ma. Nie, staram się realizować konsekwentnie każdy obraz, każdą wizję. Ale z kolei to jest jakby waga tych obrazów. No jest różna. Jeden jest lepszy, ma lepszą siłę działania. Jeden jest troszkę może mniej działa na odbiorcę, czy wydaje mi się, że jest mniej taki idealny w sensie przekazu, ale konsekwentnie staram się od razu tą wizję realizować. Także to jest po prostu taki trening i wewnętrzny, i od razu jest zewnętrzna praca z obrazem w pracowni. Mówi się, że piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Z których swoich dzieł jest Pan najbardziej dumny? No trudno powiedzieć. Jest parę takich obrazów, do których jestem bardzo przywiązany, ale coraz mniej się przywiązuję do obrazów, bo te najlepsze się rozchodzą, po prostu zostają. Właścicielami tych obrazów są inne osoby, także trudno się tutaj tak bardzo przywiązywać. No, zupełnie niespodziewanie po prostu zmieniają właściciela te obrazy. I to jest chyba też fajne, że one mają swoich odbiorców i żyją zupełnie innym życiem, w innych wnętrzach. Także to jest, po to chyba się maluje, żeby te obrazy gdzieś tam zafunkcjonowały w świecie i były prezentowane w innych okolicznościach i w innych miejscach. To jest malarstwo kameralne, to jest malarstwo do wnętrz mieszkalnych, nie silę się na jakieś ambicje związane z... Nie ścigam się w konkursach na ambicje związane z tym, że to ma być wielkie, ma być najlepszy, tylko po prostu staram się realizować to, co mi w duszy gra po prostu. Malarstwo kameralne, ale jednak jest Pan znany nie tylko u nas w Zamościu, ale Pana wystawy były także organizowane za granicą. Z których wystaw zagranicznych jest Pan najbardziej dumny, które Pan wspomina najmilej? Najmilej chyba wspominam pierwszą wystawę w mieście partnerskim w Schwäbisch Hall, gdzie z moimi kilkoma przyjaciółmi prezentowaliśmy wystawę na właśnie w mieście partnerskim, wystawę zbiorową. No i ta wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i rzeczywiście to był mój sukces, bo zostałem tam bardzo dobrze zauważony
Zresztą pisała o tym prasa. No, poza tym miałem wystawy we Francji, w innych miejscach i myślę, że no, zresztą mam ogromne plany. To, że ta wystawa, która teraz się odbywa po Polsce, mam nadzieję, że będzie zaistnieje w innych miejscach na świecie. W 2001 roku został Pan wyróżniony w konkursie Obraz Roku organizowanym przez miesięcznik Art & Business. W 2004 roku zdobył Pan nagrodę w konkursie malarstwa i rzeźby Autograf w Lublinie. Czy są to dla Pana ważne wyróżnienia? Każde wyróżnienie, każda nagroda jest ważna, ale nie biorę sobie tak tego bardzo do serca jak inni po prostu. Nie jest moim celem ściganie się czy udowadnianie, że jestem dobry na siłę, tak jak to jest prezentowane w wypadku innych artystów. Tworzę we własnym klimacie, jestem raczej outsiderem, jeśli chodzi o jakieś prestiżowe konkursy. Tak jak powiedziałem, nie silę się na jakąś niezwykłą wielkość, tylko tworzę we własnym formacie. W tym roku BWA Galeria Zamojska obchodzi swój jubileusz 45-lecia. Co się zmieniło na przestrzeni lat? No, myślę, że powiem tak, jestem dumny z tego, że mogę kontynuować piękną tradycję moich poprzedników, którzy prowadzili zamojskie BWA przez te lata, którzy tworzyli tą markę tej galerii. Mam nadzieję, że tą markę kontynuuje i prezentuje tą galerię jako dobro, które jest w Zamościu ważne, jeśli chodzi o instytucje kultury. Głównie marka tworzona dzięki ilustracji artystycznej, czyli organizacji międzynarodowych plenerów ilustratorów, które się odbywają co roku stale. I dzięki tym plenerom organizowanym na Zamojszczyźnie pozyskujemy co roku za darmo, artyści, którzy przyjeżdżają, odpoczywają u nas na plenerze i w prezencie za to uczestnictwo zostawiają nam ilustracje na wybrane tematy. Dzięki temu zgromadziliśmy już ponad 3000 oryginalnych egzemplarzy ilustracji. To jest tradycja nieprzerwanie kontynuowana. Miałem przyjemność uczynić te plenery plenerami międzynarodowymi, bo zapraszamy gości ostatnio z Ukrainy, ze Słowenii. Zaprzyjaźniliśmy się na nowo z artystami w Stanach Zjednoczonych, którzy wyszli z Zamościa, urodzili się tutaj. Mam tu na myśli takich artystów jak Adam Niklewicz, jak Krzysiek Zacharow, którzy są ilustratorami, tworzą tam i współpracują ze mną teraz, wzbogacając nasze zbiory również. Także to jest taka tradycja. Myślę, że oprócz tych ilustracji oczywiście zajmujemy się prezentacją współczesnych zjawisk plastycznych. Ambitnie staramy się pokazywać, co obecnie w Polsce, w świecie się dzieje w sztukach wizualnych. Także jestem z tego bardzo zadowolony. No i myślę, że konsekwentnie ta galeria będzie budowała swój wizerunek na przyszłość. Jest moja taka nadzieja, że następcy będą to kontynuować. Choć jest Pan artystą malarzem, to jednak z pasją i oddaniem oddaje się Pan w organizację różnych inicjatyw kulturalnych w naszym mieście. Które przedsięwzięcia w Zamościu zostały zorganizowane dzięki Pana inicjatywie? Była kiedyś jeszcze za poprzednich rządów taka inicjatywa pod nazwą Arkada. To była moja koncepcja, żeby zorganizować taką imprezę interdyscyplinarną, czyli złożoną z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które się dzieją w Zamościu. Mam tu na myśli lato teatralne, mam tu na myśli działalność kina, czyli kino plenerowe i mam tu na myśli sztuki wizualne. I również imprezy związane z tańcem, z teatrem. No i ta impreza na początku miała pewne sukcesy, ponieważ była taką imprezą właśnie łączącą wszystkie instytucje i wszystkie siły kulturalne w mieście. Myślę, że kiedyś wrócimy jeszcze do tej koncepcji, bo tego brakuje. Rozczłonkowały się te poszczególne imprezy. Mamy Festiwal Włoski, mamy, nie wiem, czy jeszcze będzie Festiwal Kultury Marka Grechuty, on się będzie chyba inaczej nazywał,
ale w każdym razie brakuje takiej jednej imprezy, która byłaby integracyjna dla wszystkich, którzy włączą swoje siły. I żeby szukać środków europejskich na takie wydarzenie spektakularne zamojskie, które byłoby charakterystyczne dla Zamościa w kontekście Unii Europejskiej. Tego mi się wydaje trochę brakuje, ale jeśli chodzi o inne imprezy, no dużo było inicjatyw BWA Galerii Zamojskiej, chociażby galeria jednego obrazu, prezentowaliśmy jeden obraz w Zoicie, każdego artysty, którzy chcieli zaistnieć od razu w witrynie. Tu galeria podejmuje różne inicjatywy skierowane do młodych ludzi, którzy chcą się wypowiedzieć artystycznie. Mam na myśli projekt Myśl o Przestrzeń, koordynowany przez BWA, a prowadzony przez młodzież z zamojskich szkół społecznych, który jest w galerii. No, mamy inicjatywę w kierunku trzeciego wieku, przychodzą, malują na zajęcia, są stale w naszej galerii. No i myślę, że tych pomysłów nam nie zabraknie i będziemy kontynuować tą prężną działalność, bo no, ja nie potrafię usiedzieć na miejscu, muszę działać i myślę, że na rzecz tego środowiska takim czołowym wydarzeniem w tym roku będzie wystawa środowiskowa, całego środowiska zamojskiego. To jest ponad 40 artystów z Zamościa i z regionu, bo galeria stara się skupiać to środowisko i będzie duża wystawa tego środowiska w naszej galerii w miesiącu czerwcu i lipcu. To będzie taki impuls do co dwa lata prezentowanych pokazów aktywności tego środowiska. Wiele osób, które odwiedza Pana pracownię, zwraca uwagę na taką rzecz, że jest tam zawsze czysto, ładnie, schludnie. To zupełnie coś innego niż wyobrażamy sobie o artystach. Wydaje się, że jest Pan dosyć zorganizowaną osobą. No tak. Nie lubię nieporządku w pracowni. Lubię, jak jest czyściutko. Lubię, jak jest wszystko na swoim miejscu. Wymusza we mnie taki styl życia, działalność jako menadżer, bo gdyby nie było tego porządku, nie mógłbym pracować jako animator. To musi być porządek, i ten porządek, taki estetyzm też w pracowni pomaga mi też w malowaniu, ponieważ te obrazy są na tyle bogate, że jakiś tam nieporządek w tle burzyłby mi ten wewnętrzny spokój. Gdyby miał Pan możliwość cofnięcia zegara czasu, to do jakich chwil powróciłby Pan najchętniej? Oczywiście dzieciństwa beztroskiego, chociaż nie mam zamiaru cofać tego czasu, ale dzieciństwo to było coś, to był raj utracony, który już jest tylko w wyobraźni i wracam do tych chwil w sposób twórczy, czyli inspiruje mnie to jako artystę. Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. Niestety czas na naszej antenie płynie nieubłaganie. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na Pierwszym Planie. Do zobaczenia. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.